tej pieśni padły takie słowa odnośnie Pana Jezusa. Któż jest hojny jako Ty? I chciałbym, żebyśmy zajmowali się właśnie osobą Pana Jezusa jako tego, który jest hojny. I jeżeli popatrzymy na ten czas, w jakim teraz się znajdujemy, to ten czas możemy rozpoznać jako ten czas, który jest po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Potem został pogrzebany, potem zmartwychwstał, został wzięty do nieba, zesłał Ducha Świętego, który stał się tym, który zapoczątkował Kościół na ziemi. Do Kościoła tego należą wszyscy, którzy się narodzili na nowo z Ducha Świętego. I jeżeli popatrzymy na tą perspektywę historycznie, to teraz oczekujemy, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie i weźmie nas do siebie, o czym też śpiewaliśmy w tej pieśni. Czyli będziemy wzięci z ziemi. Ukrzyżowanie Pana Jezusa to było morderstwo niewinnego. Później on jako pierwszy był, patrząc od strony takiej reakcji świata na to, co Boże, męczennikiem, choć nie jest to najważniejsza część w kwestii ukrzyżowania Pana Jezusa. Najważniejsza jest kwestia odkupienia grzeszników i włożenia na niego grzechu. Ale również jest ten aspekt, że on był pierwszy prześladowany. Później Szczepan. Później wielu innych wierzących. Także apostoł Paweł, pisząc do Tesaloniczan, zwraca uwagę, że Tesaloniczanie otrzymają w momencie pochwycenia, w momencie, gdy zostaną zabrani do nieba, odpocznienie od tego właśnie prześladowania, od tego ucisku. A w tym momencie pochwycenia ucisk zacznie dotykać tych, którzy uciskali wierzących. Czyli można by powiedzieć, że przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego. Od początku istnienia chrześcijaństwa nie ma chwili, żeby jacyś wierzący nie cierpieli z powodu tego, że uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi. Zawsze były obszary na ziemi, gdzie było trochę mniej prześladowań i tam wierzący uciekali. W ten sposób wiele zmian zaszło. Stany Zjednoczone Ameryki powstały dlatego, że wierzący uciekali przed prześladowaniami w Anglii. I w ten sposób zawsze było to tak samo. Paweł był spuszczony w koszu, gdy miał być zamordowany za to, że uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, apostoł Paweł. Ciągle ścigani wierzący dostaną w pewnym momencie odpocznienie. Ale to odpocznienie będzie dla świata początkiem jego siedmioletniego ucisku. W pierwszym rzędzie to będą prześladowani wtedy Żydzi, ale również plagi z nieba od Boga będą dotykać cały świat nienawrócony. Po tym siedmioletnim okresie będzie moment, kiedy na całej ziemi będzie pokój. Chwała Pana Jezusa będzie jaśniała
I widzimy to na przykład, ja przeczytam jeden fragment z Izajasza 65, 25 werset jako ilustracja. Do tego rozdziału też będziemy później wracać, ale on jako taki otwierający werset. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. Wąż zaś będzie się żywił prochem, nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. Czyli widzimy, że to, co w Rzymian jest powiedziane o przyrodzie, że stworzenie wzdycha aż do czasu, kiedy objawią się synowie Boży, czyli my jako wierzący jesteśmy właśnie tymi, którzy się wtedy objawią w momencie, gdy Pan Jezus osobiście przyjdzie na ziemię po tych 7 latach ucisku i na ziemi rozpocznie się właśnie okres, który od strony żydowskiej nazywa się Nowym Przymierzem, bo wtedy Bóg zawrze z Izraelem i Judą nowe przymierze na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, bo nie ma innej podstawy niż ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast dla świata ten okres można by nazwać 1000-letnim okresem pokoju. I o tym czytamy między innymi, skąd ja te 1000 lat wziąłem. To jest Objawienie, 20 rozdział. Objawienie, 20 rozdział, od 4 wersetu do 10. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją, ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez 1000 lat. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie się znajduje zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. 4 razy tutaj zauważyłem, że jest słowo 1000 lat. Co prawda 1000 lat ma również silny potencjał taki symboliczny, ale skoro jest wprost powiedziane 4 razy 1000 lat, to myślę, że nie powinniśmy mieć odwagi, aby podważać, że to będzie nie tylko symboliczne 1000 lat, ale również dosłowne 1000 lat. I co tutaj widzimy? Widzimy tutaj, że przez te 1000 lat chrześcijanie będą panować z Chrystusem. 4 werset. I tutaj jest wyraźnie powiedziane, że będą święci wraz z Chrystusem zarządzać tą ziemią. My dzisiaj już jako zgromadzenie mamy na ziemi pewną władzę przekazaną przez Boga. Między innymi, jeśli 2 lub 3 zgromadzi się do imienia Pana Jezusa, tam Pan Jezus jest pośród nich.
I gdy jako zgromadzenie coś w duchowy sposób, w pełnej zależności od Pana zgromadzenie ustali i zwiąże, to jest to związane na ziemi i w niebie. Jest to potężna moc, potężny autorytet przekazany, można by powiedzieć, komu? No, dwóm lub trzem grzesznikom, którzy nie są przecież doskonali, są w grzesznych ciałach i są miotani różnego rodzaju pożądliwościami i mimo to jest to ogromna władza, którą Pan Jezus w swojej hojności przekazał zgromadzeniu i także ci wierzący, którzy będą razem z Chrystusem panować przez 1000 lat, z tej hojności będą mieli taką władzę, aby razem z Chrystusem panować. To jest bardzo mocne. Gdy widzimy apostoła Pawła, gdy przybył do wierzących w Judei, okazało się, że tam lokalne zgromadzenie zdecydowało, że on ma wziąć udział w jakichś żydowskich rytuałach. Całkowicie, można by powiedzieć, dziwne oczekiwanie. Dziwne, ale nie mamy w Słowie Bożym zapisu, że Paweł w jakikolwiek sposób to komentował. Po prostu poddał się oczyszczeniu, zapłacił odpowiednie kwoty i mimo, że wydaje się, że to byłaby decyzja, którą może my byśmy podjęli inaczej, ale przecież ci bracia byli tam na tym miejscu. Oni znali lokalne uwarunkowania i pamiętali na nauczanie apostoła Pawła, 1 Koryntian 10:32, nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani poganom, ani Kościołowi Bożemu. Może ci wierzący, kierując się tą zasadą, podjęli taką decyzję, która zewnętrznie wydawała się zbyt mocno związana z zupełnie innym sposobem postępowania niż ten, którego uczymy się w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, że nie nakłada się na chrześcijan zbyt wielu ciężarów, tylko żeby się powstrzymywali od morderstw, od tego, co poświęcone bałwochwalstwu. Takie, można by powiedzieć, w cudzysłowie, oczywiste sprawy. I tutaj widzimy jednoznacznie, że te 1000 lat jest bardzo inne od tego, co my dzisiaj widzimy. Kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy sobie na serce położyli, to jest Ezechiela 37. Ezechiela 37, 24. Tutaj jest powiedziane o roli osoby, która jest określona jako Dawid. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Będą postępować według moich praw. Będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. Więc widzimy, tutaj od razu serce podpowiada, że ten Dawid to jest po prostu ten prawdziwy Dawid, Jezus Chrystus. Choć oczywiście nie jest to wprost napisane i jest pokazane, że on będzie dla swojego ludu izraelskiego, ale co także jest faktem dla wszystkich mieszkańców ziemi w tamtym czasie, to będzie właśnie miał taką pasterską funkcję, a czy lepiej może być niż mieć samego Pana Jezusa za swojego pasterza? Nie jest to możliwe, żeby było lepiej niż mieć arcypasterza jako swojego pasterza. I teraz przejdźmy do Izajasza 65,
od 17 wersetu. Jest tutaj powiedziane o tym, że właśnie po tych 7 latach ucisku będzie ziemia odnowiona. Ona będzie całkowicie tak odświeżona, jak po potopie, gdy Noe na obmytą wodą ziemię wszedł z arki, tak wtedy również, gdy czytamy w 25 rozdziale Mateusza, że Pan Jezus powiedział do owiec: wejdźcie do królestwa przygotowanego dla was od założenia świata. I tu jest powiedziane, że ta ziemia będzie odnowiona. Tutaj jest to przedstawione: oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził ktoś, kto umrze jako stuletni. I właśnie ten fragment pokazuje, że tu nie chodzi o tą nową ziemię i nowe niebo, które dotyczyć będą wieczności, które nie skończą się, bo tam już śmierci nie będzie. Natomiast tu w tych odnowionych niebiosach i w odnowionej ziemi jeszcze jest ten aspekt, że za młodzieńca będzie uchodził ktoś, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Czyli widać, że ta hojność w odpuszczaniu będzie tutaj również ta cecha Pana Jezusa, hojność w cierpliwości, będzie widoczna również tym, że ci bezbożnicy, mimo że kara będzie wykonywana regularnie, to mimo to będzie to chwilę trwało, zanim ten grzech doprowadzi takiego do śmierci. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, a gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu. I co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi i zanim zawołają, odpowiem im. I podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wiemy, że Bóg nie spełnia naszych zachcianek, ale zawsze spełnia swoje obietnice. Jakaż tu jest potężna obietnica dla tych ludzi, że Bóg zawsze będzie odpowiadał na ich modlitwy. I 25 werset, od którego dzisiaj zaczęliśmy. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. Wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. Niektórzy błędnie za Filetosem i tym drugim, który mu towarzyszył, twierdzą, że już dzisiaj jest nowe przymierze. Ale tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że zmiany w przyrodzie będą tak głębokie w czasie, jak zacznie się nowe przymierze, że tego się nie da z niczym pomylić. Dzisiaj, jeśli wilka z jagnięciem wpakuje się do jednego wybiegu, to jagnię tego nie przeżyje. Lew nie przeżyłby, gdybyśmy mu dali coś do jedzenia opartego tylko i wyłącznie na produktach roślinnych. I tutaj jest zapowiedź, że będzie zrealizowana ta zapowiedź z Edenu, bo o wężu było powiedziane, że wąż będzie się żywił prochem i będzie się
czołgał po ziemi. To, że czołga się po ziemi, już jest zrealizowane, ale będzie wtedy dopiero zrealizowane w tysiącletnim królestwie, że on będzie żywił się prochem. Teraz jeszcze prochem się nie żywi. Stąd też możemy poznać, że jeszcze nowego przymierza nie ma. I kolejne miejsce, którym możemy się zająć, to jest psalm drugi. Tutaj proszę być czujnym, bo psalm drugi czasami ma zmienioną numerację. Chodzi mi o te słowa. W Brytyjce jest to 6 werset. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Czyli widzimy, że Pan Jezus jest tutaj wprost nazwany królem, który będzie rządził i jest wspomniany bezpośrednio Syjon i ta góra Syjon jest nazwana górą świętą. Zatem Pismo Święte pokazuje nam, że to królestwo, to jest królestwo Pana naszego Jezusa Chrystusa. To tylko i wyłącznie w łączności z Jego błogosławioną osobą jest sens to wszystko rozważać. On jest hojny i ta Jego hojność jako króla będzie realizowana przez ten okres, który tu jest nazwany okresem tysiąca lat. Izajasza 32 rozdział, werset 1 mówi dokładnie podobną rzecz. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. Czy ci książęta, to nie jest mowa właśnie o nas, którzy mamy rządzić laską żelazną razem z Chrystusem przez tysiąc lat? Jest to bardzo ważne, abyśmy poważnie podchodzili do wszystkich zawodowych umiejętności i obowiązków, na które natrafiamy tu na ziemi. Nie ma żadnej pracy, którą nie możemy wykonywać z myślą o tym, że wykonujemy ją właśnie dla Pana Jezusa. I to nie chodzi tylko o takie abstrakcyjne podejście, bo niektórzy do tego podchodzą bardzo abstrakcyjnie. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Tutaj pada w tym wersecie słowo dusza. Już to niektórych kieruje ku temu, żeby to uduchowić. Nie, tutaj jest także bardzo praktyczna kwestia. My te umiejętności w czasie tysiącletniego królestwa, jeśli tniesz drzewo, skaleczyłeś się, przyda ci się to w tysiącletnim królestwie. Skręcałeś rusztowania, skręcałeś fundamenty, skaleczyłeś się, przyda ci się to. Przyda ci się to w tysiącletnim królestwie. Siedziałeś zgarbiony nad książką, boli cię kręgosłup. Ten ból nie idzie na marne. Ta wiedza przyda ci się w czasie tysiącletniego królestwa. To jest bardzo praktyczne. W jaki sposób będziemy rządzić tą ziemią, nie mając praktycznych umiejętności. Jeden taki, drugi inny. To jest bardzo ważne, żeby książę nie uganiał się za przyjemnościami, tylko właśnie przygotowywał się do tego, jeszcze gdy jest młodym człowiekiem, że będzie współrządził z królem i będzie wykonywał służbę dla ludu, który będzie na ziemi. To jest bardzo praktyczne i bardzo potrzebne, żebyśmy pamiętali, uczysz się języka obcego? Przyda ci się to w tysiącletnim królestwie. Ta dyscyplina, której wymaga się w czasie uczenia się matematyki. Niekoniecznie ta wiedza matematyczna konkretnie się przyda, czy jakaś fizyczna, ale te różnego rodzaju umiejętności zapanowania nad własnym ciałem. Teraz żyjemy w czasie, gdy jest powiedziane, że ćwiczenie fizyczne przynosi niewielki pożytek, a pobożność do wszystkiego jest przydatna.
Natomiast to ćwiczenie fizyczne, czyli że mam ochotę na pyszne ciastko, ale zarządzam swoim ciałem, że nie, że jednak powstrzymam się dla jakiegoś praktycznego powodu. To jest ćwiczenie ciała. I ono ma niewielką użyteczność dzisiaj, ale w tysiącleciu te wszystkie doświadczenia pozbawione grzesznego podtekstu, bo część tych rzeczy przecież mogę się uczyć języka obcego dla ambicji ludzkiej. Mogę na przykład realizować jakieś inne zadania dla pychy życia. To tam będzie ta wiedza cała wykorzystana, ta cała umiejętność właśnie już oczyszczona z grzechu. Będziemy w nowych ciałach, ale nie będziemy mieli wymazanych doświadczeń z przeszłości. Właśnie dlatego jest powiedziane, że Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich, bo my doskonale będziemy pamiętać i dobre, i złe rzeczy z tego okresu. I kolejne miejsce to jest Jeremiasza 23. Jeremiasza 23 rozdział, 5 i 6 werset. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował. I będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. Czyli tutaj mamy już pogłębiony ten aspekt. Już widać, że tu Pan mówi, że ten Dawid to będzie w istocie rzeczy potomek Dawida, Pan Jezus Chrystus. On jest nazwany tu sprawiedliwą latoroślą. Latorośl wiąże się z tytułem Pana Jezusa, chyba Nazarejczyk. Więc to jest jednoznaczne nawiązanie do błogosławionej osoby Pana Jezusa. Zachariasza, 14 rozdział, to jest kolejne miejsce. Zachariasza, 14 rozdział, 9 werset. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Czyli widzimy tu jednoznaczną zapowiedź, że ta realizacja, Pan jest królem i to, co psalmy często opiewają, będzie miało to swoją między innymi realizację w tysiącletnim królestwie pokoju, gdy Pan Jezus będzie tą władzę królewską sprawował w sposób widzialny. Daniela, 7 rozdział. Tutaj przeczytamy dwa wersety. 13 i 14 werset. Jest to wizja Daniela. I widziałem w widzeniach nocnych. Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Jednoznacznie tutaj widzimy Pana Jezusa w momencie, gdy stanął przed sędziwym i jest dalej powiedziane, że Panu Jezusowi będzie dana lub dano już, bo jest tu czas przeszły, władzę i chwałę i królestwo,
aby mu służyły wszystkie ludy. Natomiast realizacja na ziemi właśnie będzie po tym 7-letnim okresie wielkiego ucisku, gdy Pan Jezus osobiście przyjdzie na ziemię i to królestwo tutaj będzie realizowane na odnowionej ziemi. To słowo niezniszczalne niektórych wiedzie do tego, że to jest wieczne, nieskończone. Natomiast te słowa akurat tutaj znaczą bardziej położenie takiego akcentu na to, że nikt Panu Jezusowi tego królestwa nie wydrze, dopóki on sam po prostu go nie odda, w pewnym sensie nie tyle odda, co po prostu ono nie będzie przejęte przez inny lud. Tutaj brakuje takich słów, żeby nie popełnić błędu wypowiedzi, ale generalnie jak popatrzymy na koniec 1000-letniego królestwa, to z inicjatywy Bożej szatan będzie rozwiązany, a nie, że on sam się uwolni. I to też pokazuje, jak my jako ludzie jesteśmy zepsuci. Bo sobie wyobraźmy, przez 1000 lat nikt nie będzie uczył drugiego poznaj Pana, gdyż wszyscy od najmniejszego do największego znać będą Pana. Będzie cała ziemia pełna poznania Pana, jak jezioro jest pełne wód. A mimo to na koniec tego 1000-letniego okresu szatan, który był związany, będzie związany przez 1000 lat, zostanie na krótką chwilę wypuszczony i on zwiedzie liczne ludy, liczne tłumy, tak liczne, że są porównane do piasku na brzegu morza. Czyli to są ogromne ilości. Dlaczego my jako ludzie tacy jesteśmy? Bo grzech wszedł na świat. I wprowadziliśmy ten grzech na ziemię. Nic nas nie usprawiedliwia w żaden sposób. Tacy jako ludzie jesteśmy. Ciągle skłonni do upadku. I Izajasza 11, rozdział od 1 do 9 jest pokazane znowu chwała Pana Jezusa jako tego, który będzie w centrum w 1000-letnim królestwie, jako ten, który jest hojny. I ta jego hojność jest tutaj w Izajasza 11, rozdział od 1 do 9 wersetu mocno podkreślona. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. Doskonale od razu identyfikujemy osobę Pana Jezusa Chrystusa. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana, nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. I tutaj jest ten moment przyjścia na ziemię Pana Jezusa. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca i odniesienie do drugiego listu do Tesaloniczan, a tchnieniem ust swoich zabije bezbożnika. Bo Pan Jezus osobiście zgładzi człowieka grzechu. I jest tu powiedziane, że tchnieniem ust swoich zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia. Czyli widać, przemiana ziemi znowu jest tu akcentowana takimi prostymi rzeczami, które my jesteśmy w stanie zaobserwować z codziennej przyrody. To nawet dziecko zrozumie, że nagle przecież wilk się nie przyjaźni z jagnięciem i nagle w tamtym momencie wilk będzie przyjacielem, gościem jagnięcia. A Lampart będzie leżał obok koźlęcia. Przecież Lampart normalnie obecnie w zepsutym świecie to jest dla nas normalne, bo to nie jest normalne w ogóle. To jest normalne teraz po upadku. Bo jeżeli popatrzymy na ziemię, to ziemia
kilka razy dostała ciosy z powodu człowieka lub generalnie z powodu grzechu. I te ciosy były bardzo dotkliwe. Jeżeli popatrzymy historycznie z tego, co Pismo Święte nam objawia, no to kilka takich punktów, nie wiem, czy wszystkie przytoczę, ale kilka takich punktów możemy sobie przypomnieć. Pierwszy związany z upadkiem szatana, pomiędzy pierwszym a drugim wersetem pierwszej księgi Mojżeszowej. Ziemia została stworzona na mieszkanie, jak mówi księga Izajasza, i została stworzona w pięknej harmonii, ale już w drugim wersecie pierwszej księgi Mojżeszowej widzimy, że jest spowita chaosem, bo w międzyczasie była rebelia diabelska pomiędzy pierwszym a drugim wersetem Biblii. Później mamy kwestię związaną z potopem. Czyli gdy człowiek już zadomowił się na ziemi, to okazało się, że grzech zawiódł go do takiego punktu, że Bóg postanowił wszystkich z ziemi zgładzić. I to był słuszny wyrok, bo jest to właściwe, ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana i 8 członków jego rodziny zostało ocalonych wraz ze zwierzętami w arce, której oni byli na czas potopu przechowywani. W wyniku tego znowu zaszły ogromne zmiany przyrody. Choćby to, że ziemia zmieniła swój obwód. Stała się mniejsza. A co za tym idzie, także nachylenie jej w stosunku do słońca także się zmieniło, bo dopiero po tym momencie jest wspomniane, że zima, lato, wiosna, jesień się pojawiło. To jest wynik tego, że przedtem ziemia była bardziej wyprostowana, potem się pochyliła. I ta zmienność pół roku od tamtej pory jest obserwowana przez każdego. Jest to wynik tego, że jeśli ten potop to wszystko nam zmienił. Zresztą mamy zapis kopalny, który pokazuje, że przedtem na całej ziemi był jeden klimat. Na każdym punkcie. Nie było tak, że północ i południe były spowite śniegiem, lodem. Tylko jeżeli się znajdzie tego typu zapis kopalny, jest on zupełnie inny niż teraz i także powietrze miało inny skład. Kolejne to, jak sobie przypomnimy, gdy ziemia została zatrzymana albo słońce zostało zatrzymane na nieomal cały dzień z powodu tego, gdy Bóg walczył za Izraela przeciwko Amalekitom. To także nie mogło mieć neutralnego wpływu na całe środowisko. I generalnie człowiek cały czas przez swój grzech również eksploatuje ziemię w sposób dosyć kontrowersyjny. I także to, że w świat przyrody weszła ta właśnie agresja, to też jest skutek tego upadku w grzech. Wilk nie zawsze był wrogiem jagnięcia. Lampart nie zawsze żywił się mięsem. To jest właśnie konsekwencja tej ruiny wywołanej przez grzech. I dalej tutaj widzimy: ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Czyli widzimy tutaj jednoznacznie, że mały chłopiec będzie czuł się bezpiecznie w takim towarzystwie jak lew i będzie swobodnie w tym czasie, bez obaw rodziców, mógł się bawić z drapieżnikiem, którego przecież dzisiaj w zasadzie wszyscy na tej sali byśmy się bali. Gdyby się pojawił nagle na sali zgromadzenia lew, to każdy by szukał drogi ucieczki. A w tamtym czasie chłopiec będzie
wystarczający do tego, żeby to zwierzę poprowadzić. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, czyli znowu kolejni wrogowie będą razem. Ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Już tą zapowiedź dzisiaj czytaliśmy z Izajasza 65. Niemowlę będzie się bawić nad jamą żmii. Czy dzisiaj któryś odpowiedzialny rodzic położyłby dziecko, wiedząc, że gdzieś jest jama żmii, i pozwoliłby, żeby to dziecko sięgało do tej jamy żmii i się bawiło nad tą jamą żmii? Oczywiście, że nie. To skutek grzechu, że nie możemy tego zrobić. A do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. W tamtym czasie, w czasie tego tysiącletniego królestwa, te wszystkie wspaniałości będą widoczne gołym okiem. A że to jest dla Pana Jezusa bardzo ważne, to widzimy, jak to jest zestawione. Bo tu jest najpierw pokazana chwała Pana Jezusa i zaraz potem efekt tych zmian w przyrodzie. I nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełnią morze. Czyli mamy wyraźnie to, co jest między innymi w liście do Hebrajczyków powiedziane o Nowym Przymierzu, że wszyscy znać będą Pana, od najmniejszego do największego z nich. Jest to dosyć kluczowe, żeby widzieć, że będzie właśnie taki czas, kiedy Pan Jezus w Jego hojności zupełnie ten bieg wypadków zmieni i wprowadzi swoją harmonię. Kolejne miejsce to jest Izajasza 32 rozdział od 17 do 18 wersetu. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku. Widzimy, że świat ten obiecuje pokój i bezpieczeństwo, ale wtedy przyjdzie na niego nagła zagłada, gdy grzesznymi metodami zostanie pokój i bezpieczeństwo ogłoszone jako standard. Natomiast tutaj jest powiedziane, że Pan Jezus faktycznie wprowadzi pokój i bezpieczeństwo. Tyle, że bezpieczeństwo jest tu wyraźnie powiedziane, będzie owocem sprawiedliwości. Bo nie ma bezpieczeństwa innego niż tylko to, które może być owocem Bożej sprawiedliwości. Chcesz się czuć bezpiecznie? Przyjdź do Pana Jezusa, powierz Mu swoje życie, wyznaj Mu swój grzech, wyznaj Mu, że jesteś grzesznikiem zasługującym jedynie na potępienie. A wtedy Pan Jezus na podstawie doskonałej ofiary krzyżowej, którą złożył na krzyżu Golgoty, gdy na Niego został włożony grzech każdego, kto Mu wierzy, to wtedy Pan Jezus na podstawie tej doskonałej ofiary zapewni Ci wieczne bezpieczeństwo. Będziesz na zawsze zbawiony, uratowany. Nikt nie wyrwie Cię z ręki Bożej. To jest niezakłócone bezpieczeństwo. Ono także znajdzie wymiar fizyczny, ziemski. Nie będzie wojen, nie będzie żadnego rodzaju działań zaczepnych. Ludzie, jest powiedziane wręcz obrazowo, przekują swoje właśnie miecze na lemiesze. I te narzędzia wojny będą zamienione na narzędzia służące produkcji rolnej.
Nie tak jak teraz jest, że się zamienia traktory na czołgi lub innego rodzaju sprzęt wojskowy. I 18 werset, bezpieczne mieszkania. Pokój i bezpieczeństwo od Pana tylko jest możliwy, bo nie mają pokoju bezbożnicy. Nie mają, bo mieć nie mogą, gdyż sprawiedliwość jest podstawą do tego, żeby było bezpieczeństwo. Sprawiedliwość Boża i zgodność z Bogiem. Na podstawie uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi, każdy, kto uwierzył Panu Jezusowi, jest usprawiedliwiony z wiary. Czyli staje się w oczach Bożych tak sprawiedliwy, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. Dlatego, że wszystkie grzechy takiego człowieka, który uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, są przypisane Jezusowi Chrystusowi. Natomiast cała sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa jest wtedy, gdy uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, przypisana Tobie. Więc Ty jesteś w oczach Bożych tak sprawiedliwy jak Chrystus po tym, gdy uwierzysz Jezusowi. A Chrystus w momencie, gdy był w 3 godzinach ciemności, został obłożony, obciążony całym Twoim grzechem. Tak mocno, że nawet jest powiedziane, że On sam stał się grzechem za nas. Kolejne miejsce to jest Izajasza, 4 rozdział. Od 2 do 6 wersetu. W owym dniu latorośl Pana, czyli znowu pełna identyfikacja, że chodzi o Pana Jezusa Chrystusa, nazywanego latoroślą, stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi chlubą i krasą ocalonych Izraela. I będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym. Każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie. Gdy Pan zmyje brud córek syjońskich i usunie plamy krwi z Jeruzalemu tchnieniem sądu i tchnieniem zniszczenia. Wówczas stworzy Pan nad całym obszarem góry Syjon i nad jej zgromadzeniami obłok w dzień, a dym i blask płomieni ognia w nocy. Gdyż nad wszystkim rozciągać się będzie chwała niby osłona i namiot, aby w dzień dać cień przed skwarem oraz ostoję i schronienie przed burzą i deszczem. Czyli widzimy, te wszystkie błogosławieństwa zawsze wiążą się z tym, kim jest Pan Jezus Chrystus. On jest właśnie hojny. I On, tutaj 4 werset pokazuje, jest hojny w odpuszczaniu. Zmyje brud. Czy każdy z nas doświadczył tego, że ma zmyty brud? Tylko Pan Jezus Chrystus może swoją krwią zmyć z każdego z nas brud. Nie ma innej możliwości. I kolejne miejsce to jest Jeremiasza, 31 rozdział. Jeremiasza, 31 rozdział, 31 werset. Do 40. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Czyli widzimy wyraźnie, nowe przymierze odnosi się tylko i wyłącznie w tym Jeremiasza, w tej zapowiedzi Jeremiasza, do 2 domów Izraela. Izraela i Judy. Z domem izraelskim i z domem judzkim. Nie odnosi się do kogoś innego, jak właśnie do ziemskiego ludu. I specjalnie jest tu podkreślone,
Bo niektórzy stracili już wiarę, że izraelskie 10 plemion się odnajdzie. Nie, dla Boga nie ma tego typu rozproszenia, bo to przecież to Bóg sam ich rozproszył i zna każdego losy na tyle dokładnie, że nie ma żadnego problemu z tym, że kiedy przyjdzie czas, aby ich zgromadzić na właściwe miejsce, to oni tam będą zgromadzeni. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon albo moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Czyli widzimy wyraźnie, stare przymierze miało jako centrum zakon. Nowe przymierze również w praktyce będzie związane z realizowaniem zakonu, który w tym czasie już będzie w sercu tych ludzi. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu więcej nigdy nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną, mówi Pan. Zatem widzimy jednoznacznie, że Bóg jednoznacznie z przyrodniczymi tutaj warunkami wiąże to nowe przymierze i to, że Izrael będzie ludem jego, bo niebo i ziemia przeminą dopiero na sądzie Białego Tronu. Tam jest powiedziane, że niebo i ziemia uciekły. Uciekną przed obliczem tego, który siedzi na tronie. Wcześniej jeszcze Izrael przez te 1000 lat przed tym wydarzeniem będzie w centrum. Tak mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. Oto idą dni, mówi Pan, że miasto będzie odbudowane dla Pana od wieży Hananela aż do bramy narożnej, a dalej sznur mierniczy będzie biegł wprost ku wzgórzu Gareb i zwróci się ku Gos. I cała dolina zwłoki popiołu i wszystkie zbocza w kierunku potoku Kidron aż do rogu bramy końskiej. Dlaczego taki szczegółowy zapis jest na końcu? Dlatego, że z Ezechiela księgi wiemy, że będzie przywrócona świątynia i będą także składane ofiary, krwawe ofiary w tymże tysiącleciu w Nowym Przymierzu. I to jest bardzo ważne, żeby widzieć, że ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest w centrum. Te ofiary Starego Testamentu, które były składane przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa, to były cienie rzeczy przyszłej. Tą ofiarą Pana Jezusa Chrystusa one były tak jakby cieniem tejże ofiary. Natomiast w Nowym Przymierzu także będą składane ofiary i też one będą cieniami tyle, że rzeczy przeszłej. Czyli one także będą w pełnej wierności realizowane w najdrobniejszych szczegółach, o czym czytamy w księdze Ezechiela. I zachęcam do tego, żeby w domu sięgnąć do Ezechiela 36 rozdział, 37 i 48. Dla nas jest to nauka, że w centrum mamy ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. On złożył tą doskonałą ofiarę Pana Jezusa. Tą doskonałą ofiarę, raz na zawsze wystarczającą. I każdy, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi,
jest zbawiony na podstawie tejże doskonałej ofiary. Nie ma innej podstawy i być nie może. Zatem widzieliśmy chwałę Pana Jezusa związaną z Jego chwałą, którą On objawi tutaj na ziemi, gdy Jego rządy będą realizowane i będzie pokój i bezpieczeństwo na Bożą miarę i będzie dotykał On wszystkich ludzi. Natomiast problem niestety jest taki, że nasza zła natura ujawni się między innymi u dzieci, które się urodzą, tym ludziom, którzy wejdą do Królestwa. Oni nie będą sami z siebie nawróceni, bo Bóg nie ma wnuków. I ci ludzie, którzy wejdą do tysiącletniego Królestwa, będą rodziły im się dzieci. Od najmniejszego do największego z nich wszyscy będą znać prawa Pana, ale część z nich niestety nie będzie w sercu szczera. Nie uwierzą w doskonałość ofiary Pana Jezusa. Będą mieli innego rodzaju mniemania niż uczy ich Słowo Boże. I konsekwencja tego będzie taka, że będą liczni jak piasek morski na koniec tego tysiącletniego królestwa. I to pokazuje, jak bardzo niereformowalny jest człowiek. Tylko narodzenie na nowo z wody, Słowa Bożego i z Ducha Świętego może dać człowiekowi przemianę trwałą. Natomiast reformy cielesne ćwiczenie w przypadku człowieka nienarodzonego na nowo mają zerową wartość. Wręcz oddalają go od Boga, bo popada w samozadowolenie. Więc widzimy jednoznacznie, że centrum zawsze jest jedno. Pan Jezus Chrystus i Jego doskonałe dzieło na krzyżu Golgoty. Posłuchaj mnie, nim za późno stanie się. Jeśli nie przyjmiesz go, przygotuj się na sąd. La, 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 la. Żadne oko nie widziało, żadne ucho nie słyszało życia, które przygotował Pan tym, którzy go słuchają. Więc jeśli będziesz służył Mu i wiernym okażesz się,
wstydu nie zaznasz, gdy Pan wróci tu i ze sobą zabierze cię. On wraca tu. Czy jesteś gotów go spotkać? On wraca tu. Czy jesteś gotów? Posłuchaj mnie, nim za późno stanie się. Jeśli nie przyjmiesz go,